Nazywam się Ewa i jestem architektem. Nazywam się Marcin Florek, jestem project managerem w informatyce. Ja nazywam się Dominika, na co dzień jestem studentką filologii germańskiej i pracuję w restauracji. Mam na imię Rafał, prowadzę restaurację i jeżdżę autem po mieście. Najczęściej do pracy dojeżdżam samochodem. Rowery są bardziej ekologiczne, też może zmniejszyłaby ilość dwutlenku węgla w atmosferze. Myślę, że to będzie też całkiem fajny pomysł na spędzenie aktywnego czasu ze znajomymi, czyli na przykład jakaś wycieczka rowerowa. W Małopolsce jest bardzo dużo fajnych ścieżek rowerowych i na pewno też z tego skorzystam. No to okej, to zaczynamy. Od tej chwili kluczyki przez tydzień będą sobie tutaj leżeć. Chowam kluczyki na 7 dni. Zobaczymy, co się stanie. Wyciągnęłam koszyk rowerowy, ale pierwszym, który się spakował, jest Henuś. Niestety nie może pojechać dzisiaj ze mną do biura. Wsiadam na rower i jadę do pracy. Oni stoją, a ja jadę. Nie sądziłam, że jazda na rowerze może sprawiać mi tyle przyjemności. Nie stoję w korkach, szybko przemieszczam się z uczelni do domu. Ponieważ moja praca polega na dużej ilości spotkań, prawie codziennie, wobec tego będę musiał się często i intensywnie przemieszczać. Wobec tego, jak makabrycznie zakorkowane jest miasto, niewykluczone, że będzie mi to dużo sprawniej i szybciej szło. Kolejny dzień się zaczął, jadę do pracy, auto zostało na parkingu, bez tęsknoty je minąłem. Parking już prawie pełny. Ale może jakieś miejsce znajdę. Dzisiaj wybrałam zupełnie nową drogę do pracy. Tylko rowerem albo pieszo można tędy się przedostać. Prawie nie ma samochodów, jest super. Po 5 dniach przyzwyczaiłem się do wysiłku jazdy na rowerze i dzisiaj zaczynam dzień w pozytywnym nastroju. Wcześniej nie zdawałam sobie sprawy, jak wiele czasu mogę zaoszczędzić, nie stojąc w korkach, nie przesiadając się z tramwaju do autobusów, więc to na pewno też duży plus. Jeździłam sobie różnymi trasami rowerowymi po Małopolsce, więc jestem generalnie bardzo zadowolona. Na pewno kondycja fizyczna jest dużo lepsza, człowiek się lepiej czuje. No jest to na pewno też dużo cichszy środek transportu, tak? Można usłyszeć swoje myśli. To faktycznie dojeżdżałem do pracy dużo szybciej i w sumie dużo milej niż autem. Było dobrze, będę jeździł dalej. Czasem było ciężko ze względu na pogodę, ale było fantastycznie. Tak naprawdę to myślę, że teraz codziennie będę do pracy jeździć już na rowerze.